Cześć, dziś powiem Ci o 5 rzeczach, których nie warto nosić, dlatego że dodają Ci lat, a jeśli je nosić, to w jaki sposób? Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Agnieszka i jestem stylistką od wielu lat, a to jest mój kanał, na którym dzielę się z Tobą moim spojrzeniem na modę i kanał, który jest też najlepszym miejscem dla kobiet, którym zależy na tym, żeby czuć się rewelacyjnie każdego dnia w ubraniach, które na sobie noszą i świadomie też budować swoje szafy kapsułowe i które mówią, że nie mają czasu na to, aby mówić nie mam się w co ubrać. Zapraszam Cię do pozostania ze mną. Dziś powiem Ci o takich 5 najczęstszych rzeczach, które czasem spotykam podczas przeglądu szaf u moich klientek, a których nie warto nosić, dlatego że dodają one po prostu lat, a jeśli je nosić, to w jaki sposób? No to co? Zaczynajmy. I pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, kiedy masz na przykład źle dobrany biustonosz. I to jest ogromny błąd, kiedy masz fajnie dobrane ubranie i zależy Ci na tym, żeby wyglądać świetnie. Jednak dlatego, że biustonosz nie jest dobrze dobrany, po prostu cały czar pryska. I bardzo często też z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że jeśli ta bielizna nie jest dobrze dobrana, to nawet taki najpiękniejszy strój, który dla siebie wybrałaś, nie będzie wyglądał dobrze, bo nie będzie leżał dobrze na takim biuście, gdzie ten biustonosz po prostu nie jest dobrze dobrany. Z mojego doświadczenia jako stylistki wiem, że warto jest wymieniać biustonosz raz w roku, dlatego że ten pas w obwodzie, jak i ramionczka, one się rozciągają i dalej już później nie spełniają swoich funkcji. Także sprawdź, jak to jest u Ciebie. I więcej też na ten temat będę mówiła w odcinku za tydzień, dlatego że ukaże się odcinek Jak dobrać strój kąpielowy, gdzie będę miała przyjemność gościć właśnie w salonie brafiterskim i tam również zadam Pani brafiterce pytania, które również też interesują Ciebie, także jeśli masz jakieś nurtujące Cię pytanie a propos dobierania biustonoszy dla Ciebie, napisz je koniecznie w komentarzu, a ja zadam je Pani brafiterce już za tydzień. Także pamiętaj, że dobrze dobrana bielizna, dobrze dobrany biustonosz robi ogromną różnicę tym, jak prezentuje się cały zestaw. Druga rzecz to czarny kolor. Wiem, że część z Was z pewnością lubi czarny kolor i nosi go też często na co dzień, albo być może nawet większość szafy u Ciebie to jest ten czarny kolor. Jednak chciałabym Ci powiedzieć, w jaki sposób nie nosić czarnego koloru, a w jaki sposób nosić czarny kolor. Dlatego, że jak tutaj możesz właśnie zobaczyć na jednym z moich zdjęć, kiedy mam ubraną czarną bluzkę, czarny t-shirt, to ta twarz traci blask. Bardziej są uwydatnione zmarszczki, ona nie jest świetlista i coś tutaj jej brakuje. Ona wygląda po prostu bardziej smutno. I teraz jak nosić czarny kolor? Przy czarnym kolorze jest bardzo ważne to, żeby ta twarz właśnie była rozświetlona. I tutaj możemy ją dodatkowo rozświetlić i dodać jej takiego blasku delikatnym makijażem świetlistym, na przykład jakimś też błyszczykiem, delikatną pomadką, delikatnym rozświetlaczem gdzieś tam dodanym i nawet też oczywiście różem na policzkach, jednocześnie także też na przykład biżuterią, kolczykami, łańcuszkiem, czy też dodatkowymi ozdobami przy włosach. Kiedy te dodatki są dodane przy twarzy, to jest bardzo istotne, bo robi to naprawdę dużą różnicę. Noś ten kolor oczywiście z uśmiechem i z powodzeniem, dodając coś fajnego przy twarzy, co doda Ci dodatkowo też blasku, dlatego że pamiętaj o tym, iż kolory noszone przy twarzy tak naprawdę mają znaczenie, a te, które nosimy w dolnej części sylwetki, już nie. Trzecia rzecz to są babcine pantofle. I ja tutaj Wam powiem, że wiem, że część z Was lubi wygodne buty i lubi, kiedy one mają gdzieś tam dziurki, są przewiewne, że mają lekki kotur, że one nie są całkiem płaskie i
Słyszę od dziewczyn często, że one są bardzo wygodne, bardzo pomocne, szczególnie też w pracy. Dziewczyny, ja wiem, że te buty są wygodne, ja wiem o tym. Jednak można znaleźć wygodne buty, ale też takie, które wyglądają na bardziej stylowe, bardziej modne, bardziej też na czasie. Nawet jeśli tej mody nie lubisz, lepiej się prezentują, tak? I mają tą wygodę w sobie, gwarantuję Ci. Możesz zobaczyć na przykład takie loafersy czy mokasyny. One już inaczej wyglądają, inaczej się prezentują, lepiej, bardziej elegancko i właśnie stylowo, tak jak powiedziałam. I rekomenduję tamte buty zamienić po prostu na te. A jeśli nie widziałaś jeszcze filmu, jak wyglądać stylowo w 2022 roku, serdecznie Cię zapraszam, tu gdzieś do góry będzie karta, którą możesz kliknąć i później sobie też obejrzeć ten film. W mojej książce także możesz znaleźć rozdział Szafa Ubrań Mocy i ten rozdział możesz pobrać sobie bezpłatnie i link do tego rozdziału zostawiam Wam w opisie. Jak i również polecam przeczytać całą książkę, dlatego że jest to kompendium wiedzy na temat stylizacji, ubierania się i takiego świadomego dobierania do siebie ubrań i po prostu tworzenia takiej szafy dla siebie też kapsułowej. W tej książce także możesz znaleźć kawałek mojej historii, także czytelniczki mówią, że czyta się ją w jeden lub dwa wieczory. Także zapraszam. Kolejna rzecz to źle dobrane oprawki okularów. I ja wiem, że mnóstwo z Was też ma często wyzwanie właśnie, jak dobrać dla siebie idealne oprawki, tak żeby one pasowały do mnie, do mojego stylu życia, żeby pasowały też do kształtu twarzy. I ja też nagrałam kilka takich filmów, gdzie tutaj do góry też zostawiam Wam link do playlisty, w których możecie zobaczyć właśnie, jak podaję konkretne wskazówki do tego, jak dobrać idealne takie okulary też dla siebie. Zwracaj też uwagę na to, żeby one właśnie były takie stylowe, bo patrzysz na siebie codziennie w lustrze i chcesz, żeby ta twarz też wyglądała wesoło i promiennie, a takie źle dobrane oprawki też mogą właśnie dodać nam dużo lat. Pamiętaj też, muszę się napić. Ty pewnie też masz uszykowaną herbatkę czy kawę, to co lubisz. Także bardzo mi miło i zawsze bardzo się cieszę na nasze wspólne też spotkanie. Okulary traktujemy jak taką formę biżuterii, czegoś, co dodaje nam takiego szyku, stylu, elegancji. Dlatego czuj się w swoich okularach po prostu dobrze. I w tym tygodniu właśnie też będąc gościem Wysokich Obcasów Gazety Wyborczej, podczas naszego takiego panelu dyskusyjnego, gdzie miałam przyjemność rozmawiać z Patrycją Kazadi i paraolimpijką Karoliną Hammer na temat kobiecości, siły kobiecości, dbania o siebie i też o trudnych gdzieś tam życiowych sytuacjach, doświadczeniach, które spotykamy po drodze. I jeśli masz ochotę, zapraszam Cię do obejrzenia też tej naszej wspólnej rozmowy i link do niej zostawiam tutaj też na dole w opisie tego filmu. I piąta rzecz to jest torebka z długim stażem. I ja wiem, że my kobiety kochamy torebki. Zawsze lubimy mieć w niej wszystko, a tak naprawdę najpotrzebniejsze rzeczy. Często ona też jest ciężka. I bardzo często ta ulubiona nasza torebka szybko się nam po prostu niszczy, gdzie ma już wytarte uchwyty, czy też jest gdzieś przedziurawiona na tych rogach, bardzo wytarta, już taka nieświeża. Nawet jak już ją tam szurujemy, myjemy, żeby jeszcze nam posłużyła. No ale niestety taka, że tak powiem, zajechana w trupa torebka nie będzie prezentowała się ani stylowo, ani elegancko. No nie będzie wyglądała fajnie, nawet jeśli ubierzesz jakiś ekstra do niej zestaw. Także taką torebką starajmy się po prostu już pożegnać i z pewnością na to miejsce znajdziesz równie dobrą kolejną zastępczyni.
Także to wszystko to jest moich takich pięć najczęstszych rzeczy, które dodają lat. Być może Ty zauważyłaś również u siebie, czasami jak nosisz inne rzeczy, które też dodają Ci lat, na przykład może jakieś koronki czasami noszone przy twarzy. Jeśli masz takie rzeczy, to napisz, podziel się w komentarzu, jestem bardzo też ciekawa. No i oczywiście zapraszam Cię na kolejny odcinek już za tydzień, gdzie pokażę, jak dobrać strój kąpielowy dla każdego typu sylwetki. Porozmawiam z Panią Brafiterką, także koniecznie zadaj pytanie, abym mogła je również zadać w kolejnym odcinku i abyś mogła także uczestniczyć ze mną w współtworzeniu tego odcinka, bo to jest super, te odcinki zawsze nagrywam dla Ciebie. A teraz zapraszam Cię już do obejrzenia też odcinka, kolejnych odcinków, jak odświeżyć swój styl w 2022 roku. Do zobaczenia. Pa, pa, hej!